Otwórz, jestem umówiona z twoją mamą. No zawołaj mamę. Mamy nie ma. Ach tak, wiesz. Słuchaj, ty jesteś Kaśka, prawda? Przyszłam się tobą opiekować. Twoja mama umówiła się ze mną. No otwórz. No, wreszcie. Po co tu przyszłaś? No mówiłam ci już. Twoja mama prosiła mnie, żebym się tobą zajęła. Mam się tobą opiekować. Musiała gdzieś wyjść i prosiła, żebym przyszła do ciebie. Rozumiesz? No się nie trzeba opiekować. Sama sobie radzę. Ach tak? Nie obrażaj się, księżniczko. Ja znowu nie będę się tobą tak bardzo zajmować. Ej, gdzie ty jesteś, hm? No co jest? Bawimy się w chowanego? No? No widzisz, znalazłam cię. Proszę nie podglądać, ja mam tu swoje sprawy. Ach tak? To są twoje lalki? Ładne. A jak mają na imię? Mają na imię Berta i Gusta. Wcale nie są ładne. No, faktycznie. Ale bawić się nimi można, co? Ja się nie bawię, ja pilnuję, żeby temu małemu nie zrobili nic złego. Aha, to znaczy, że ty lubisz tego małego, tak? Nikogo nie lubię, pilnuję porządku. No widzisz, moja mała, ja też jestem od tego, żeby pilnować porządku i niestety muszę cię wysłać do łóżka. No, już, pręciutko. Uciekaj stąd, a ja tu posprzątam. Już. Ja nie mogę spać, ja muszę pilnować. Słuchaj, księżniczko, życie ma też swoje smutne strony, wiesz? I czasami trzeba iść spać w środku zabawy. No już, prędko, rozbieraj się, a ja sprzątnę lalki. Nie dotykaj moich lalek, nigdy, słyszysz? W porządku, proszę. Pościelę ci łóżko. Łóżka wolno dotykać, co? Właściwie to dlaczego ja mam iść spać? A właściwie to dlatego, że jesteś jeszcze mała. A jeszcze dlatego, że ja jestem duża i każę ci to zrobić, jasne? No, już. Dobranoc. Wcale nie jesteś taka duża. Zagrać ci kołysankę? Nie. Nie, to nie. Ja ci mówiłam, żebyś poszła spać, rozumiesz? Mała, wychodź stamtąd, słyszysz? Już teraz dostaniesz klapsa. Ej! Słyszysz? Wychodź! Już!
to było? Trzęsienie ziemi. Tylko spokojnie. To niemożliwe. Nie. Nie. To niemożliwe, tego po prostu nie ma. Coś tu jednak jest. Okulary? Chyba dla hipopotama. Boże, jaki tu nieporządek. Gotowe. A gdzie są okulary? Dzień dobry. Trafiłam tu przypadkiem. I tylko na chwilę. Jeżeli w czymś przeszkadzam, to mogę sobie zaraz pójść. Już piąta. Oni tu zaraz przyjdą. Schowaj się. Może jej nie zauważą, oni mają słaby wzrok. Już piąta, a tu jeszcze nic nie gotowe, nie ma kawy i ciasteczek. To nie moja wina. To nie moja wina. Ja się starałem. Już jestem. Jestem pierwszy. Ja też jestem. Jesteś druga. Wiem, ty zawsze jesteś pierwszy, Gustawie. Właśnie tak. Czas na podwieczorek. Siadajmy do stołu. Właśnie, właśnie tak. A gdzie jest nasza kawa i ciasteczka? A właśnie. Gdzie ten mały nicpoń? Co? Co? A! Gdzie nasza kawa i ciasteczka? Nie zdążyłem. Bardzo się starałem. Co? Mówże głośniej. Bardzo się starałem. Nie kłam. Pewno gapiłeś się na wszystkie strony. Chodź no tutaj. No chodź, 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 chodź. Dlaczego nie patrzysz mi prosto w oczy, co? Pewno znowu coś nabroiłeś. Gustawie, już nie krzycz na niego. No widzisz, zaraz się rozpłaczę. Przynieś tę kawę, mój mały. Patrz, jak on się niezdarnie porusza. No, po prostu jest za mały jak na swoje lata. No właśnie, dlaczego jest taki mały? Kiedy on wreszcie urośnie? Już nie straciłam nadziei, Gustawie. Już jestem, kawa i ciastko. Uważaj, rozlewasz. Poczekaj, przecież ja sama to zrobię. Ja to zrobię sam. Zostaw. No tak, właśnie, wszystko porozumiał. Rozlał kawę, rozsypał ciasteczka. Co za niezdara z tego chłopaka? To nie moja wina. Ten stół jest za wysoki. Ten stół jest normalny, tylko ty jesteś nienormalnie mały, rozumiesz? Nie mów, tak słyszysz. Będę mówił,
Co mi się podoba? Wszystko robi na przekór. Nie rośnie, rozlewa kawę, rozsypuje ciasteczka, jest niewdzięcznikiem! Gustawie, przestań! Przecież on to zaraz posprząta. Lepiej przejdźmy się po ogrodzie. Dziś jest taki piękny wieczór. Słowiki śpiewają, słyszysz? A właśnie. Tak, świeże powietrze dobrze mi zrobi. A ty nie ruszaj się stąd i posprzątaj to wszystko. Chodźmy, Marii. Powiedz mi, gdzie ja jestem? Ja ciebie nie znam. Ja z tobą nie mam nic wspólnego. Ale zaczekaj. Powiedz tylko, dlaczego oni są tacy ogromni. Pan Gustaw i pani Berta wcale nie są ogromni, są średniego wzrostu. Co? To ja jestem mały, nie wyrośnięty. Zwariowałeś? Przecież ty jesteś zupełnie zwyczajny. No zobacz. Na pewno jesteś wyższy ode mnie. A czy tam skąd przychodzisz są jeszcze inni, no tacy mali? Są różni, mniejsi i więksi, ale najwyżej tacy, o. Kłamiesz. A co? A u was są same wielkoludy? Niektórzy są tak ogromni, że nie można ich zobaczyć. Nie mieszczą się w oczach. Wszystko jest wielkie, ptaki i drzewa. To okropne. Słuchaj, powiedz, jak stąd można uciec? Uciec? Nie wiem. Nie wolno samemu wychodzić na ulicę. Oni mają słaby wzrok i mogą cię podeptać. Jak to podeptać? Słuchaj. Słuchaj, musisz prosić panią Bertę, żeby pozwoliła ci zostać. Co? Pani Berta jest dobra. Władam cię, nie zdradź mnie. Już wszystko dobrze. Wysapał się, wyzłościł, już jest wszystko dobrze. Tylko musisz go przeprosić, jak tylko wejdzie. Głośno i wyraźnie powiesz przepraszam. Berto, gdzie są moje okulary? Poczekaj, Gustawie, on chciał ciebie przeprosić. Chciałem przeprosić za wszystko. Potem, a teraz powiedz, gdzie posiałeś moje okulary, no. Okulary? Okulary, Berto, powiedz mu, że chodzi mi o moje własne... Okulary są tutaj. Okulary. Ach, są moje okulary! Jak to ładnie! Widzisz, Berto? Są moje okulary! No już dobrze, już nie gniewam cię na ciebie, łobuzie! Gdzie łobuzie, gdzie łobuzie? A to co za śmieci? Co? Co to za śmieci? To moje śmieci. Twoje? No, to twoje śmieci? Berto, słyszałaś, co on powiedział? No to zabieraj je i idź spać! Dobranoc. Chodźmy, Berto. Dobranoc. Wiesz, kogo spotkałem dzisiaj w mieście? Nie. No dobranoc. Dobranoc. No, prezesa Kingota. Wyobraź sobie, kłaniam mu się, a on mi się nie odkłonił. Dlaczego? A widzisz, sam chciałbym wiedzieć. Dobranoc! Trzeba stąd uciekać. Chodzić do ogrodu, oni w nocy spuszczają psa. Co? Psa? Strasznie boję się psów. A ten jest pewnie wielki jak lew. Lepiej zostań. Słuchaj, jak ty właściwie masz na imię? Nie mam imienia. Po prostu mówią na mnie mały. Ale tamci
to twoi rodzice. Nie. Nie, w moim domu wszyscy są jeszcze więksi niż tu. Moi bracia to są tacy ogromni jak góry. Tylko ja nie urosłem. Kiedyś mi powiedzieli, żebym sobie poszedł, bo męczy ich to ciągłe pilnowanie, żeby mnie nie podeptać. Więc poszedłem. Długo chodziłem po ulicach, ale nie mogłem nigdzie wejść, bo progi i schody były za wysokie. No i właśnie wtedy znalazła mnie pani Berta i wzięła do siebie. Ale oni też mnie kiedyś wyrzucą. Po co im ktoś taki jak ja? Słuchaj, to może uciekłbyś razem ze mną, co? U nas byłbyś zupełnie zwyczajny. Stąd nie można uciec. Nie można, trzeba urosnąć. A właśnie, że ja ucieknę, rozumiesz? Ucieknę! To jest twój koszyk. Dziękuję. Zaczekaj. Dam ci coś. Tak, na pamiątkę. Masz. Ale powiedz jeszcze, umiesz grać? Ja nie wiem. To spróbuj. Będzie z ciebie wspaniały muzyk. Kto tam gra po nocy? Słyszałam gdzieś muzykę. A to co? No czemu ty nie śpisz? A co ty tam chowasz? Pokaż. To jest harmonijka. To ja grałem. Ty? A od kiedy ty umiesz grać? No, jeżeli chcesz grać, to ci kupimy trąbkę. To jest odpowiedni instrument dla dużych chłopców, a to... To jest za małe. O, utrzymać w ręku nie można. Pani Berto. Tam coś siedzi. Pani Berto. Tam coś siedzi. Podstawę. Czy tu nawet w nocy nie może być chwili spokoju? Gustawie. Nie przestraszyłaś moje serce. Tam coś siedzi pod stołem. Chyba jakieś straszne zwierzę. Daj mi okulary. Przecież nie masz na nosie. Ach, kto mnie tam wsadził? Nie tam, może już ustawię. Czekaj, zobaczę. Zobacz. Coś faktycznie tam siedzi. A! Za blisko. Ach, masz tu miotłę? Przestraszyłaś mnie. Przecież to żadne zwierzę, tylko znowu jakiś przeklęty krasnoludek. Chodź tutaj. No chodź tu. O, chodź tutaj, mówię. Tutaj proszę do mnie. No szybko. No. Skąd się te stworzenia biorą, co? I dlaczego zawsze do nas muszą się przyplątać? No nic, na razie zamkniemy w komórce, a rano zawoła się dozorcy i zrobi z tym porządek. Przypilnuj, Berto. Pójdę po klucz od komórki. Czekaj, Gustawie. Niechże ja się przyjrzę. Gustawie, to jest dziewczyna. Jest mała, ale całkiem ładnie wygląda. Zobacz, jakie ma miłe włosy. Gustawie, może by ją u nas zostawić. Jak to? Czy my mamy przechowalnię, krasnoludku? Proszę pani, ja tu wcale nie chcę zostać. A widzisz, już coś piszczy pod nosem. Nie chcę tu zostać. A, ależ moja myszko, takie maleństwa nie mogą same chodzić po ulicach. Zostaniesz tu z nami. A co by na to powiedział mój szef, pan Kingo? Ale nic by nie powiedział, bo by się nie dowiedział. Zobacz, Gustawie. Nie chcę, Berto. Jakie ona ma miłe włosy. Nie lubię, niech. Zobacz. Faktycznie, takie ma miłe te włosy. Miłe. No to co, że ma miłe? Gustawie. No dobrze, niech zostanie. Ale musi trochę urosnąć.
Chociaż trochę. Dobrze. Niech się stara. Tak. Inaczej wyrzucę z domu. Dobranoc. Co? Aha, dobranoc. Niech się stara. Inaczej wyrzucę z domu. No widzisz? Już wszystko dobrze. Już ciebie polubił. Gustaw jest trochę szorstki, ale krzywdy nikomu nie zrobi. No, gdzie my ciebie mała ulokujemy? Pani Berto, na razie to by mogła mieszkać u nas pod stołem. To akurat jak dla niej. I moglibyśmy wstawić jej te stare mebelki dla Lale. To jest dobry pomysł. Przynieś je tu szybciutko. Nie, proszę pani. Proszę pani, ja tu nie mogę zostać ani chwili dłużej. Muszę zaraz wracać do domu. To jest niegrzecznie. No tyle starania, ty jeszcze grymasisz, moja mała. Ja wcale nie jestem mała. Dość, bo się pogniewamy od pierwszego dnia. No zobacz. Zobacz. Przecież tu możesz sobie mieszkać, moja mała Laleczko. Zobacz, jak pięknie. Chodź, 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 chodź. Chodź. A od jutra się wezmę za ciebie. Zobaczysz, zobaczysz, że wszystko będzie wspaniale. Dobranoc. To jest kwiatek. Tylko jeden był taki mały. Dobranoc. No tak. To się nie mogło dobrze skończyć. Dzień dobry. Dzień dobry, jak ci się spało? Więc jednak to wszystko mi się nie śniło? Dziękuję, spało się nieźle. To oni się obudzili. Wiesz, zaraz tu będą, musisz... Gdzie są moje obrady? Musisz pamiętać, żeby ukłonić się panu Gustawowi i powiedzieć bardzo głośno dzień dobry. Moje okulary! I do domu. Nie. W domu nigdy nie będzie porządku. Nigdy. O, miałaś mi guzik przyszyć i nie przyszyty. Dobrze, no, później ci go przyszyję. Idź już, bo się... Znowu... Dzień dobry! A to co znowu? A, prawda! Zapomniałem, że mamy tu tę nową przybłędę. Gustawie! No dobrze, już dobrze, dobrze. Dzień dobry, kochane maleństwo. Muka, do widzenia, pan. Ubierz ją jakoś porządnie. On ma rację, trzeba cię inaczej ubrać. Proszę pani. Proszę pani, przecież to jest zupełnie dobre. Nie cierpię nosić cudzych rzeczy. Po co zaraz kłócisz się z panią Bertą? Przecież chyba lepiej się zgodzić, a potem robić po swojemu. Pewnie, że będę robić po swojemu. A ten twój pan wielkolud to gdzie pracuje? Wyrywa drzewa w lesie? Pan Gustaw jest referentem w fabryce porcelany. Ten olbrzym w fabryce porcelany. Ale tam... Pan Gustaw wcale nie jest taki wielki. Jego szef, pan Kinggott, jest jakieś dwa razy większy. To wszystko jest okropne. Zobaczcie,
kochani, co ja znalazłam? To jest moja sukienka z pierwszego balu. O, byłam wtedy niewiele większa niż ty. Masz. To jest prezent ode mnie. Przebieraj się. No, 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 mały. Uciekaj do kuchni, do kuchni. Przynieś śniadanie dla niej. I co? Ładna? No skąd? Przecież jest za wielka, okropna. Cieszę się, że ci się podoba. No śliczna. O, a tu masz świeże jajko. Zjedz je prędko, a jak zabraknie, to proszę dokładkę. No. Zostawię was teraz samych, pójdę do miasta. A ty siadaj i pilnuj jej, chłopcze, niech się dobrze naj. Haj, li, haj, li. Co ja mam z tym zrobić? Zjeść. Co? Trzeba dużo jeść, żeby urosnąć. Słuchaj, mądralo, nie wierzę, żebyś kiedykolwiek zjadł takie jajo. Byłbyś grubszy od samego pana Gustawa. Ja też nie lubię dużo jeść. Ale oni nie pytają, co się lubi. Trzeba robić, co każą. No przecież tego nawet rozbić nie można. Nie wiem, chyba młotkiem. Zresztą ja nie cierpię jaj. Nie złość. Nie złość się, jak mnie zdradzisz, to mogę ci coś powiedzieć. No? Jak ja nie mogę czegoś zjeść, to chowam do kosza. Gdzie? Poczekaj chwilę. Oni nie mogą się schylać. I tu nie zaglądają. A w nocy daję to psu. To świetny pomysł. Oła. Zaraz pana nakarmimy, panie koszu. O! O! Tylko trzeba wszystko dokładnie zjeść. I co? Zjedzony. Smakowało? No, wszystko zjedzone, bardzo smakowało. A gdzie skorupki? Skorupki? No, też zjedzone. Och, ty głuptasku. No, w takim razie mam dla was niespodziankę. Chciałeś sobie muzykować, więc proszę, tam za drzwiami jest coś dla ciebie. Przynieś i rozpakuj. Haj, li, li, haj, li, li, haj, lo. I co ładna? To jest odpowiedni instrument dla dużych chłopców. No, spróbuj zagrać. Nie, nie tak głośniej. A zagraj la 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 la. Pięknie, wspaniale. A słuchajcie, mam pomysł. Zrobimy Gustawowi niespodziankę. Jak wróci z pracy, to ty mu zagrasz, a ty mu zaśpiewasz. No, 3, 4. Ale co? Panu Gustawowi? No oczywiście, panu Gustawowi. Stary niedźwiedź. Dobrze, może być stary. Mocno graj. Śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Ja. Gustawie, mamy dla ciebie niespodziankę. Niech oni wyjdą. Co się stało? Wyjdźcie! Czekajcie! Gustawie, co się właściwie stało? Dlaczego ty tak prędko wróciłeś? Co tu się stało? Nie byłeś w pracy! Jeżeli mów mi zaraz. Jeżeli proszę. Zaraz przestaniesz gadać, to ci odpowiem. Dobrze, byłem w pracy, rozumiesz? Spóźniłem się tylko odrobinę. Wchodzę po cichu na paluszkach, a tam na progu stoi sam pan prezes King God. Boże drogi. Dzień dobry, panie prezesie. Mówię, małe spóźnienie. A on mówi, to nic, panie Gustawie. Tak powiedział, ja tu specjalnie do pana przyszedłem. Pan prezes King God, specjalnie do ciebie. Gustawie, jak to uspokój się. Nie, straciłem wątek. Aha, ja tu
to specjalnie do pana przyszedłem mówić, bo pan już tyle lat u mnie pracuje, a zupełnie się nie znamy. Uważaj, co by pan powiedział, mówi, gdybym tak jutro was odwiedził. Pan wie, że z kim? Nas, ciebie, mnie. Uspokój się. I co my teraz zrobimy? Ależ Gustaw, zrobimy serk. Tak. Zrobimy pierk. Zrobimy szarlotkę. Szarlotkę? Powiedz lepiej, co my z nimi zrobimy? Przecież wiesz, że prezes nie znosi takich małych stworzy. Zapomniałam. O, możemy ich gdzieś schować. Schować? Nigdy niczego nie będę ukrywał przed moim prezesem. Oni muszą po prostu urosnąć. Urosnąć do jutra? Muszą. Nie zdążą? Muszą. Ale nie zdążą. Zobacz, co wymyśliłem. Tylko nie podglądaj. Nie podglądaj. Podgląda! Zobacz, widzisz? Wiesz, co to jest? Kiki. Tam kiki, to są szczudła. Tu się stawia jedną nogę, tu się stawia drugą nogę i dobrze, no wołaj! Prędko na to czekaj! Nie denerwuj się tak! Już ich wołam! Chodźcie tu! Szybciu! Chodźcie! Słuchajcie, moi drodzy, tak. chodźcie! Tak. Słuchajcie uważnie, jutro tak. przychodzi do nas w odwiedziny tak. sam pan prezes Kinggott! Daj spokój z tymi historiami! Posłuchajcie do mnie! Pan prezes Kinggott jest wielkim człowiekiem, prawda? I nie znosi takich małych, jakby to powiedzieć, takich małych stworzeń. I musicie być trochę więksi. Widzicie, to są szczudła. Tu się stawia jedną nogę, tu się stawia drugą nogę, wiecie. I no, no dalej do nauki. Nauczcie się chodzić. Żebyście tylko nie spadli, uważajcie. A nie spadną, z konia też trzeba spać, zanim się człowiek nauczy. Uważaj! Uważaj, kurwa! Takie są chodoki, to nie! Nie uważaj! Jak długo będę powtarzał? Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. No nie w to sam! Raz, dwa, Już ja bym wam pokazał, jak się chodzi, gdyby nie mój reumatyzm. Biegnijcie szybko po kawę dla Gustawa. Szybciej. No idźcie szybciej, słyszycie, o co pani Berta prosi. Gustawie! Poczytaj sobie, Gustawie, gazetę. Dobrze, Berto. Dobrze. Jak oni drukują te gazety? Popatrz. Litery jak dla krasnoludków, no na wszystkim szczędzą. Co za łobuzy! Nie męcz oczu, Gustawie, mały ci poczyta. Właśnie, mały poczytaj. Na. Wielkoludy z południa. Jednookie olbrzymy z północy mają wobec siebie wrogie zamiary. O czym ty mi czytasz? O tym nie czytaj. Tam są wiadomości sportowe, tam to czytaj. Są wiadomości sportowe. No. Drużyna basketu czarnych tak. gigantów. Tak. Uległa cyklopowi 50-112. Co? 50-112? A z czego ty się śmiejesz? Czarne giganty, a zielone małpy! Czytaj co innego! Dalej są zagadki i rebusy. No to czytaj! Co to jest? No. Stoi w kącie, jest czarne i ma dwie nogi. Jak to czarne i dwie nogi? To wszyscy wiedzą. Co to jest, Gustawie? No co to jest? No zgadnij! No! Nie wiem. A widzisz, to jest murzyn! Brawo! A co to jest? Stoi w kącie, jest czarne i ma trzy nogi. Co to jest, Gustawie? No jak, znów nie wiesz, no jak to, czarne i ma, i ile ma nóg? Trzy nogi. I ma trzy nogi, no przecież to jest jasne. To nic nie jest. To pamiętaj, Berto, że żaden murzyn nie ma trzech nóg, żaden. Przecież wiadomo, że to fortepian. Co? Fortepian? No czarny i trzy nogi to fortepian. No przecież mówiłem, że to jest fortepian! Czarne stoi co? W kącie i ma pięć nóg. Ma pięć nóg! No. Ma pięć nóg! To nic nie jest! No. Nic nie ma pięciu nóg! Czarny i pięć nóg to znaczy, że murzyn gra na fortepianie. No oczywiście, że przecież mówiłem, że murzyn tego gra na fortepianie. A ty się nie wtrącaj, mówię, cię pytają. Ale nie denerwuj się, mądra mała. Przemądrzała!
Mała... Dokąd idziesz? Masz tu kawę. Idę do miasta kupić wino na jutro. Poczekaj, poczekaj. Muszę kupić też kilka rzeczy. Pójdę z tobą. Dobrze. Muszę kupić nowy krawat dla ciebie. Dobrze. A wy mi się stąd nie ruszać. I uczcie się chodzić. Jak wrócę, to zrobię wam egzamin. Ile masz nóg? A widzisz, nie wie. No, Berto, poczekaj. Pomyślę też o klasówce. Tam Berto! Nasza historia dzieje się w niezwykłym świecie olbrzymów. Pewna dziewczyna, przeniesiona tu w magiczny sposób, pośród wielkich mebli i przedmiotów, spotyka chłopca bez imienia. Czy tam skąd przychodzisz, są jeszcze inni, tacy mali? Są różni, mniejsi i więksi, ale najwyżej tacy, o. Kłamiesz. A co? A u was są same wielkoludy? Niektórzy są tak ogromni, że nie można ich zobaczyć. Nie mieszczą się w oczach. Wszystko jest wielkie. Ptaki, drzewa. Już jestem! Jestem pierwszy! Oto Gustaw i Berta. Dwa wielkoludy groźne i śmieszne Berto, zarazem. Nie są oni wcale najwięksi w tej krainie. Żyją tu olbrzymy daleko od nich potężniejsze. Dziewczyna próbuje ucieczki. Słuchaj, to może uciekłbyś razem ze mną, co? U nas byłbyś zupełnie zwyczajny. Stąd nie można uciec. Nie można, trzeba urosnąć. A właśnie, że ja ucieknę, rozumiesz? Tam coś siedzi! Pani Gustaw, Berto! Tam coś siedzi pod stołem, Gustawie! Pewnej nocy wielkoludy odkrywają obecność dziewczyny. Zwierzę. Musi teraz pozostać na zawsze w ich domu i zamieszkać pod ogromnym stołem. Tymczasem Berta i Gustaw oczekują ważnego gościa. Jutro przychodzi do nas w odwiedziny sam pan prezes Kinggott. Daj spokój z tymi historiami. Posłuchajcie do mnie. Pan prezes Kinggott jest wielkim człowiekiem, prawda? I nie znosi takich małych, jakby to powiedzieć, takich małych stworzeń. I musicie być trochę więksi. Widzicie, to są szczudła. Tu się stawia jedną nogę, tu się stawia drugą nogę, wiecie. I dalej do nauki. Nauczcie się chodzić. Uważaj!
się chodzić. Jak wrócę, to zrobię wam egzamin. Ile masz nóg? A widzisz, nie wie. No, Berto, poczekaj. Pomyślę też o klasówce. Ta Berto! Murzyn z pięcioma nogami. Sam zwykłej zagadki nie potrafi rozwiązać, a nas chce uczyć. Nie mów tak. Nie mów tak o panu Gustawie. Oj, ty już tak nie broń tych swoich wielkoludów, dobrze? Lepiej wchodź na szczudła, bo znowu cię skrzyczą. A tam. Ja nie mogę, kręci mi się w głowie. No to co zrobisz? Wiesz, ja mam swój sposób. Jaki sposób? Poczekaj chwilę. Zamknij oczy. No, tak. Już? Otwórz. Co to jest? Mój kapelusz. Szyłem go cały rok. Zbierałem materiał i szyłem. Jest trochę za ciężki, ale to nic. Pokażę go dziś panu Gustawowi i zobaczysz, on powie tak. On powie tak. Wspaniale wyglądasz, mój chłopcze. Świetnie. Teraz możemy zostać kolegami. Od dzisiaj nikt do ciebie nie może mówić mały. Sam tego przypilnuję. I poda mi rękę. Zobaczysz, cały rok o tym marzyłem. No, bardzo pięknie wyglądasz. Naprawdę. Ale ja wolę ciebie bez kapelusza. Idą, słuchaj, szybko schowaj się, ja im zapowiem niespodziankę. Prędko! Po co mi taki krawat? Po co mi taki drogi krawat? Czyż były tańsze? Ale ty też kupiłeś najdroższe wino. A, wybacz, Berto, wino to jest wino. A krawat to jest krawat, Gustawie. O! Proszę pana, mały chciał panu coś pokazać. Teraz nie mam czasu, potem sprawdzę, jak chodzicie. Ale to jest bardzo ważne. A ja naprawdę nie mam czasu. Ale to jest naprawdę bardzo ważne. No co? Mały. O. Co o? No. O. Ty. Co? Jak śmiałeś to zrobić? Co? Chciałeś być większy ode mnie? Chciałeś sobie zakpić ze mnie? Ty mały zarozumiały, o Boże, ty! Wyrzuć mi natychmiast tę błazeńską czapkę! A to łotr! Co tu się dzieje? Gustawie, dlaczego ty znowu na niego krzyczysz? Łotr jeden chciał być ode mnie wyższy! Chciał zakpić ze mnie! Niedługo mi zacznie na głowę pluć łotr jeden! Co ty właściwie zrobiłeś? On nie zrobił nic złego. On chciał tylko panu sprawić przyjemność. To łotr! On nie jest żadnym łotrem! To pan jest łotrem! Wielkim łotrem! Co? Słyszałaś to samo, co ja? Gustawie, tylko się nie denerwuj. Moje serce. Muszę się położyć. Żyć się nie wolno denerwować. Muszę się położyć. Oni mnie kiedyś zabiją! Dobrze. Co? Nie. Moje serce. Moje serce. Odprowadzę cię. Muszę się położyć. Nie w dziecinicy! Moje serce. Jakby mogliście tak zdenerwować Gustawa. Nie, no. Idźcie obydwoje do kąta. Każdy do swojego i postoicie tam do wieczora. Nie wdzięczy nic. O. Thank you.
Nie martw się. W tym kapeluszu wyglądałeś bardzo pięknie, naprawdę. Byłeś największym wielkoludem świata, a on się tak wściekł, bo byłeś od niego lepszy, rozumiesz? Nie chciałem być lepszy. Chciałem mu tylko zrobić przyjemność. Tak. Tak, wiem. Wiem, mały. Dlaczego oni nigdy nic nie rozumieją? Są za wielcy. Z góry niewiele widać. Nie. Nie, to my jesteśmy za mali. Ech tam. Mały, nie chciałbyś jednak mieć jakiegoś imienia? Strasznie głupio tak mówić, mały. Chciałbym mieć imię. Tak? Jakie? Gustaw. No nie, ty chyba kochasz tego swojego wielkoluda. To jest! Mały Gustawie, w tym koszu dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Wiem, to jest jajko. Jajko? No pamiętasz, włożyliśmy do kosza jajko. Widocznie było coś w środku i teraz się wykluło. Ciekawe, co to? Ładny, co? Przecież to nie jest żaden kurczak. Ale jest śliczny. Ej! Na pewno mu się wydaje, że jesteśmy olbrzymami. Ach, Gustawie, czy pozwolimy mu tutaj zostać? Nie, wyrzuć mi go natychmiast! Przestań! Zobacz, jak się przestraszył. On chyba rozumie, co mówimy. Nie bój się. Niczego się nie bój. Nie wyrzucimy ciebie. Chyba cię lubi. Ej, maluchu. Chciałbyś go mieć na zawsze tylko dla siebie, prawda? Tak. Tak, nigdy nie miałem nic swojego. Ale pan Gustaw każe go wyrzucić. Na pewno. Coś ty. Nie pozwól. Powiedz, że chcesz go mieć i już. Powiesz tak? Nie wiem. U mnie pod stołem, a jutro im powiemy, dobrze? Tylko szybko! No idźcie już spać, tylko żadnych hałasów, bo Gustaw się już położył. Wy też się kładźcie. Dobranoc! Dobranoc, mały. Dobranoc. Dobranoc. Hej, ty!
ty, malutka. Masz, zobacz, on budził się i coś mówi. Co, co on mówi? No mówi, tak mruczy, no ej. Mała, uciekaj, szybko. Już dziewiąta? A tu jeszcze nic nie gotowe, ty pozamiataj, tylko dokładnie. A ty chodź ze mną do kuchni, no tylko szybko, bo pan prezes zaraz przychodzi. Berto, nie wiesz, gdzie postawiłem wino, ty... Zaniosłem się do piwnicy. A, tak, tak, tak. Berto, tak jestem zdenerwowany. Wiesz, najbardziej się boję, czy panu prezesowi nie będzie u nas za ciasno. To jest naprawdę wielki człowiek. To może się troszkę pochylić, korona mu z głowy nie spadnie. No tak, masz rację. Ale Berto, ale w dodatku jeszcze te mikrosy. Przecież prezes zawsze nas uczył, że wielkie jest pięknie, a małe niepotrzebne. Nawet mi nie powtarzaj takich bzdur. Tak. W końcu my też nie jesteśmy tacy znowu najwięksi. Tak. Pamiętasz, jak cię w przedszkolu przezywali? Pamiętam. Krasnal. Co? Nie pamiętam. No właśnie, idź już. Lepiej po to wino. Ustawię, tylko szybko. Tak, jestem zdenerwowany. Teraz przychodzi. No, szybciutko, szybciutko. Ej. Powiedziałeś już? Słuchaj, musisz powiedzieć, bo jak sami znajdą, to na pewno będzie awantura. Zaczekaj. Pani Berto! Co? On chciał pani coś pokazać. No co? Tylko szybko, bo ta zamkaczka jest w piekarniku. No, no co tam znowu chowasz? No co tam chowasz? No, okay. Pokażesz czy nie? Co? Co się stało? Tam, no pokaż! Berto! Oni tu mają jakiegoś szczura! Nie! Proszę pana, to nie jest żaden szczur! To jest bardzo miłe zwierzątko! Bardzo miłe stworzenie! Myśmy je wczoraj znaleźli i chcemy zostawić! Berto! Oni chcą tu założyć hodowlę szczurów! Nie! Wyrzucisz mi to natychmiast! Liczę do trzech! Błagam cię, nie pozwól go wyrzucić! Raz! Nie, mały! Dwa! Tracę cierpliwość! Trzy! Trzy! Mały! No! Nareszcie wyrzucił. Berto! Co to tak pachnie? Na pewno kaczka się spaliła. Chodź, pomóż mi ją wyjąć, Gustawie. Berto, Berto, poczekaj. Gustawie. Sama nie dotykaj. Jak mogłeś go wyrzucić? Jesteś zwyczajnym, tchórzliwym krasnoludkiem. Nie wyrzuciłem. Nigdy go nie wyrzucę. Jesteś wielki, wspaniały. Schowaj się. Mały, szybko. To skąd? To przez was. Przez was spaliła się kaczka! Pokaż im ich dzieło! Spaliła się! Tylko nie dotykaj, bo się smażysz, Berto! Spaliła się! Daj im ich dzieło! Niech wyniosą! Zabierzcie! Zabierzcie! Wyjdź natychmiast! O, Berto! Berto! Gustaw! Berto! Co my teraz podamy prezesowi? A, mamy jeszcze szarlotkę! Szarlotkę? No. Prezes mówił, że mężczyzna je tylko tłuste mięso, a nie jakieś tam słodkie bylekka. Za bardzo się przejmujesz. Berto, Berto, czasem wydaje mi się, że jestem taki malutki jak krasnoludek. Gustawie, ależ ty przecież jesteś wielki. Zobacz, jaka jestem przy tobie malutka. A, pocieszasz mnie. A pamiętasz, jak poszliśmy na zabawę i ty włożyłeś takie buty na obcasie. Wszyscy się ciebie bali. Tylko tańczyłeś okropnie. Tańczyłem okropnie, bo miałam za duże buty. A pamiętasz, co wtedy grali? Laleczki moje, laleczki. Pamiętam, laleczki moje, laleczki, aj lili, aj lili, aj lo. Co to? Prezes!
Wreszcie przyszedł! Ktoś! Gdzie są moje okulary? Masz je na nosie! A kto mnie tam wsadził? Idźcie już! Jak ja wyglądam? Mogę włożyć nowy krawat! Tak jest przydermowany! Witam pana, panie Gustawie. O, witam pana, panie prezesie, prosimy do środka. Do środka? No musiałbym chyba sobie głowę obciąć. Ależ wy tu macie czas. Oto moja żona, żona Berta. Berta! Pamiętam z historii, największa armata na świecie też nazywała się Berta. Gruba Berta. O czym tam rozmawiacie? A właśnie moja żona mówi, że pan jest wspaniałym, wielkim człowiekiem. A tak, wiecie państwo, że ja ciągle rosnę centymetr dziennie. Tak? Panie prezesie, chcielibyśmy panu pokazać, przygarnęliśmy takie dwa stworzenia. Potem. Zwierzaki. Nie, to są... Zaraz ich pokażemy. Chodźcie tu, szybciutko. Panie prezesie, chodźcie. Moja żona właśnie... panie prezesie... O, właśnie idą. Powiedzcie ładnie. Dzień dobry panu prezesowi. Dzień dobry panu prezesowi. Co to jest? Co to jest? Co to jest? A więc to była taka sztuczka. A ja myślałem, że oni naprawdę mają nogi jak chrabąszcze. To sprawa mojej żony. Ona ma takie miękkie serce. Miękkie serce, tak. Ale dlaczego jesteście tacy mali, co? Czemuście nie urośli? Panie prezesie, sami nie wiemy. Karmimy ich jak na... Karmić, tak. Trzeba oczywiście karmić, ale najważniejsza w życiu jest, Gustaw, słucham cię, co jest? Najważniejsza w życiu jest gim. No Gustaw, gim. Najważniejsza w życiu jest gimnastyka! Gimnastyka! Brawo, Gustawie! Ćwiczymy całą rodziną! I w miejscu bieg! Raz, dwa, stop! W ten zwrot! I bieg w miejscu! Raz, dwa, stop! Teraz robimy wiatraki. Raz, dwa, Gustawie, równo. Stop! A teraz przysiady. Raz, dwa, stop! No i co? Świetnie czujemy się, prawda? A za chwilę pokażę wam nowe ćwiczenia. Panie prezesie, a może byśmy lepiej zjedli troszkę szarlotki? Nie mam ochoty na szarlotkę. Gustawie, obiecałeś, że będzie pyszna pieczona kaczka z jabłka. Zapomniałem, panie prezesie. Ja. Panie prezesie, a może byśmy teraz malcy przygotowali taki koncert? Wiecie państwo, że ja ze wszystkich sztuk na świecie najbardziej cenię sobie sztukę mięsa. 3, 4. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boi. Jak się zbudzi, to nas zje. Jak się zbudzi, to nas zje. Co się stało, panie prezesie? Co się stało, prezesie? Gustawie, coś mnie gryzie. Tam nic nie ma! Jak to nie ma? Jakieś stworzenie biega po ogrodzie.
Panie prezesie, a może troszkę szarlotki? Szarlotki? U nam ochoty na żadne szarlotki. A z tobą ja w pracy porozmawiam. Ty, mały, zarozumiały łobuzie, żegnam ten dom. Berto, to on ugryzł prezesa. Uduszę. Zastrzelę! Stoję! Zastrzelę! Strzelać w dom! Odejdź! Uciekaj! Nic ci się nie stało! A stało się! Stało się, to stało! Co się stało? Stało się! Co się stało? Zastrzeliłem! Zastrzeliłem swoje okulary! Popatrz, całe popękane! To się musiało tak skończyć! Błagam cię, tylko mi nie rób tu już żadnych awantur, cały się zasapałeś. Chodź. Muszę się położyć, Mer. Chodź, odprowadzę cię. Moje serce. Chodź, a tam ci. Nie, że sobie siedzą pod tym stołem. Co ci to przeszkadza, dobrze, Gustawie? Niech siedzą. No oni tam, a my tu. No każdy sobie. Tak, dobrze, my się zgadzamy. My będziemy mieszkać pod stołem, a wy na górze i będziemy sąsiadami. Słyszałaś, co ona powiedziała? Będziemy sąsiadami we własnym domu. Panie wytrzyma. Nie, to się wszystko jeszcze ułoży. Nic się nie ułoży. Pamiętaj, Bertko, od dzisiaj to są nasi wrogowie, tak nie jest. Przyjaciele! O nic ich nie proś, Bert! Tak o jest! O moje serce! Tak jest, dobrze! O moim życiu położyć! Chodź, zaparzę ci ziółka, Gustaw! Sparzysz mi ziółka, Bertko! Kochana moja, moje serce! Chodź, sparzysz mi ziółka! Dobrze, dobrze, Gustawie, już wszystko dobrze! I co teraz będzie? Teraz? Nic! Teraz to jest nasz własny dom. I ty też jesteś tylko swój własny. Rozumiesz? Jak? Świetnie. Bardzo dobrze wyglądasz, naprawdę. No ale jest trochę ciasno. Ale skąd ciasna? Po prostu musisz się przyzwyczaić. Spróbuję. Czego szukasz? Miotu. Muszę pozamiatać. Posłuchaj mnie, teraz już nic nie musisz, rozumiesz? No jak to? Pozamiatać trzeba, bo będzie brudno. Oczywiście, że trzeba, ale poczekaj, aż cię poproszę. I raz my będziemy sprzątać, a raz oni. Jak to oni? No po prostu oni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Macie tutaj troszkę szarlotki. Dajcie tej waszej kruszynce i sami też zjedzcie. Ładnie wyglądasz. Mam do ciebie prośbę. Czy mógłbyś tutaj troszkę pozamiatać? Oczywiście. Bo tu Prosiłaś! Prosiłaś, nie zaprzeczaj, prosiłaś! O co prosiła? O co prosiłaś? Prosiłam! A ja prosiłem, żebyś nie prosiła! O to prosiłam, żeby troszkę pozamiatać! Słyszałem! Sam pozamiata! Ależ, Gustawie, przecież ty nie umiesz! Ja nie umiem!
Prezes zawsze nas uczył, co dla małych jest problemem, dla nas tylko ciastkiem z kremem. Ale zostaw, ja nie umiem. No zostaw, ja tylko bałagani. Gustawie, bałagani. Za bałaganie? A na całym świecie jest bałagan, to i u nas może być. A ta może sobie u nich zamieszkać i codziennie u nich zamiatać. Dobrze. I przynieś mi kawy. Dobrze, mówiłeś mi już to 100 razy. I będę mówił 1000 razy. Będę mówił, ile mi się podoba. Bardzo przepraszam, panie Gustawie, ale mały czuje się nie najlepiej, a pan strasznie hałasuje. O co chodzi? Chodzi o to, żeby pan nie walił pięścią w dach naszego domu. No nie, Berto, słyszałaś? W dach ich domu. To już nie jest mój stół, tylko dach ich domu. No nie, ja nie wytrzymam. Rozumiesz? Co? Ty też przeciwko mnie? To, a mogę zjeść śniadanie na dachu waszego domu? Oczywiście, bardzo proszę. Ach, dziękuję bardzo. Tylko panie Gustawie, proszę nie rozlewać kawy, bo przecieka. Ja nie, ja nie wytrzymam, Berto, ja. Wychodzę, gdzie są moje okulary? Proszę, skleiłem je. O, dziękuję. Nic od was nie chcę, mogę iść bez okularów. Nawet ściana przeciwko mnie. Berto, spiskujesz! Spiskujesz przeciwko mnie! Moje serce. Mógłbyś tu troszkę pozamiatać. Strasznie tu jest bałagan. Oczywiście. A jak tam wasze maleństwo? Pokażcie mi je tutaj. No, no chodź. Śliczny! Śliczny, jaką ma rozkoszną czuprynkę. Tylko dzisiaj jest jakiś nieswój, bardzo mało zjadł. Pewnie przeziębiony. No bo też trzymacie go tak w przeciągu. Takie maleństwo to trzeba owinąć w ciepły kocyk i pilnować, żeby za dużo nie biegało. A właśnie niech sobie biega. Tak jest bardzo dobrze. Ale nie wymądrzaj się tak, moja mała, bo ja się na tym znam chyba troszkę lepiej. Bardzo panią przepraszam, ale muszę się pakować. Pakować? A po co? Aha, paczkę gdzieś wysyłacie? Nie, my się stąd wyprowadzamy. Co? Wyprowadzacie się? Czy to prawda? Tak. Tak, ona mówi, żebyśmy stąd poszli, poszukali drogi do jej prawdziwego domu. Tam u nich wszyscy są normalni. A co to znaczy normalni? Normalni to znaczy zwyczajni, tacy jak my. Ale wy przecież nie możecie tak po prostu odejść. No jeszcze wam się coś stanie po drodze. Może was ktoś podeptać. W każdym razie wolimy nie czekać na pana Gustawa. Głupia jesteś. Głupia jesteś. Właśnie Gustawowi będzie najbardziej smutno. Ale nam też będzie smutno. Koniec. Koniec? A czego koniec? Wyrzucili mnie z pracy. Boże drogi. Pan Kingot osobiście mi przyniósł wymówienie. Wyrzucili i koniec. Ale Gustawie, to się wszystko da jeszcze załatwić. Sama pójdę do prezesa. Nigdy! O nic go nie będę prosił. Kingot potraktował mnie jak smarkacza. Nazwał mnie. Mnie nazwał niewydarzonym karzełkiem. O nic go nie będę prosił. Moje serce. Berto, daj mi krople. Muszę się położyć. A to co za tobołki? My... Co? My się wyprowadzamy. Odchodzimy stąd. Jak to wyprowadzacie się? Odchodzicie? Coś nawet do widzenia nie powiecie. Ale jeśli pan Gustaw źle się czuje, to możemy jeszcze zostać. To będzie się wyzwać pomocy. Tu masz swoje
krople. Daj, Berto, ja sam. Taki jest dalej. Taki jestem zdenerwowany. Gustawie, ty chyba naprawdę jesteś chory. Chory? A tak, tak, Berto. Jestem bardzo chory, Berto. Odprowadzę cię, Gustawie. Chodź, chodźmy. Przygotujesz mi ziółka. Dobrze, Gustawie, nie to. Potrzymaj mnie, żebym się nie przewrócił. Dobrze, chodź, Berto. Tylko o nic ich nie proś. O nic nie proś. Pamiętaj, nie zostawiaj mnie samego. Berto, chodź ze mną. Trzeba mu zaparzyć ziółka. Ty biegnij szybko po wodę, a ty podaj mi duży ręcznik. Berto, tam na pierwszej... nie zostawię mnie samego. On ma straszną temperaturę. On ma straszną temperaturę. Proszę pani, proszę mi powiedzieć, gdzie tutaj w pobliżu jest jakiś lekarz? Lekarz? Tak. Dawno u nas nie ma lekarzy. Tu trzeba być po prostu zdrowym. Jak to? Dla chorych i małych nie ma u nas miejsca. Taki już jest ten świat. Słuchaj, moja mała, tu są stare przepisy. Jeszcze od mojej babci. Co tu? O, ostatni rozdział. Co tu jest napisane? Zaraz. I środki ostateczne. Ostateczne, dobrze, czytaj, czytaj. Zmieszać w równych częściach ziarno gorczycy, korzeń mandragory, szklaną wodę, zamieszać, podawać od razu. Mały! Mały! Przynieś mi szybko ziarno gorczycy, korzeń mandragory, szklaną wodę, wszystko jest w ogrodzie, zamieszaj, podawaj od razu. Proszę pani, tutaj jest jeszcze napisane, uwaga. Uwaga? Tak, uwaga, w przypadkach szczególnych ten preparat może dawać objawy kurczenia lub zmniejszania ogólnego. A co to znaczy? No to... to znaczy, że pan Gustaw może się zmniejszyć. Co? Gustaw może się zmniejszyć? On by chyba tego nie przeżył. Dlaczego zostawiasz mnie samego? Przecież wiesz, że nie znoszę samotności. Ziółka miałaś mi sparzyć. Ależ go... My właśnie szukaliśmy odpowiedniego przepisu. Co tam szukaliście? To znaczy, że oni tu jeszcze są? Proszę natychmiast wyjść! Już dobrze. Jak to dobrze, że są. Chodź tutaj. Więc szukaliśmy odpowiedniego przepisu i znaleźliśmy. Tu jest szklana woda, mandragora, gorczyca. Gorczyca, nie lubię. Ale to jest osłodzone jak zawsze, tylko widzisz, tam było napisane, że... Co tam jest napisane? Nie, no tam było napisane, że można się zmniejszyć. Zmniejszyć? Ja miałbym się... jak ja mały, proszę mnie podnieść! Ja jestem naprawdę chory. Ależ Gustawie, przecież ja i tak będę cię kochać, choćbyś był nawet taki. Jaki? Co ja taki? Nigdy! Nigdy! Wolę chorować do końca życia! Nie, no sam widzisz, że musisz to zażyć. Raz, kozie, śmierć. Co? Śmierć? Aha, kozie! Biedna koza! No dawaj. I co? A nic, tyło wozie ty. A daj jeszcze na drugą nogę. I co? Może coś się ze mną dzieje. Nie patrzcie na mnie! Nie patrzcie na mnie! Nie ma... Moje serce! Nie patrz! Co się ze mną dzieje? I co teraz będzie? A jeżeli pan Gustaw naprawdę się zmniejszy? Nie wiem, może będę miała wtedy z nim mniejsze kłopoty. Boże, co ja mówię? Berto! Co, Gustawie? Moje ręce! Co ręce? Moje ręce kurczą się! To już koniec. Berto! Co, Gustawie? Moje nogi! Co nogi? Moje nogi kurczą się! To już koniec. Berto!
Słuchajcie, idźcie zobaczyć, co się z nim stało, bo ja nie mam odwagi. Lepszy słuch. Prosi o okulary. Ale okulary teraz będą na ciebie za duże, Gustawie. Co on teraz mówi? Że nie chcę już pani oglądać. Teraz mówi, że pani jest wspaniała i że on na panią nie zasługuje. Wygląda naprawdę bardzo... Zobacz, Mały się z nimi zaprzyjaźnił. Słuchaj, co my teraz z nimi zrobimy? No przecież wszystko jest dla nich za wielkie. Poczekaj. Zamknij oczy.